Witam bardzo serdecznie. Kasia Krasucka, motywujący nauczyciel języków z tej strony. Kochani, zapraszam Was do krótkiej lekcji języka duńskiego. Tym razem na podstawie myśli, która brzmi: Deba in tange, o in tange ke endras. Deba in, tange, o in tange ke endros. Ten zwrot a, wraz z, kolejnym, a, z kolejnymi zdaniami a, został umieszczony na stronie Facebook Kasia DK, a także na stronie Instagram. A, zapraszam cię do tego, jeżeli chcesz razem ze mną przeczytać treść, która jest zapisana na tej kartce. A ja teraz podzielę się z tobą a, tę myślą, przeczytam ją, przetłumaczę, później podam, dodam kilka słów od siebie. Myśl na dzisiaj bądź na ten tydzień brzmi te o in tanke. Oznacza to to tylko myśl. A myśl może być zmieniona, może zostać zmieniona. Um, dodatkowa informacja na temat myśli brzmi: Mine cankę, o o zgewa min framcy. Moje myśli i słowa tworzą moją przyszłość. Mine tanga forma w den ja opleła i nestu, månad. Neste o. Moje myśli kształtują sposób, w jaki ja doświadczam dnia jutrzejszego i mą, neste u, w jaki sposób doświadczam przyszły tydzień, jak odbieram ten przyszły tydzień, neste monel, następny miesiąc, neste o, następny rok. Więc e, czytając tylko te, te, ten, ten cytat, um, Pokazują nam, że dosyć poważna moc jest w myślach, w naszych myślach, i myśl, mi myślę, że często nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak wielka moc kryje się za naszymi myślami, hmm, ponieważ te myśli naprawdę kreują naszą rzeczywistość niejednokrotnie, zwłaszcza te myśli, które się powtarzają w kółko i w kółko. I świadomość tego, Uh, że te myśli mają tak wielką moc, może pomóc Tobie w tym, aby te myśli zmienić. Co mam na myśli? Otóż uh, kiedyś bardzo często popadałam w pułapkę melancholii. Um, I kiedy zapoznałam się z taką treścią, że to właśnie nasze myśli tworzą naszą rzeczywistość, zdecydowałam się na zgłębienie tego tematu. Czytałam bardzo wiele książek na ten temat i w wielu książkach właśnie pojawiał się, pojawiały się te słowa, że to właśnie nasze myśli tworzą naszą rzeczywistość. Ale ratującym zdaniem było zdanie mówiące tange que endras". Myśl może zostać zmieniona. Można ją zmienić. I my, jako ludzie, mamy tę moc. Każdy z nas. Każdy z nas ma moc zmienienia swoich własnych myśli. Czasami wydaje nam się, że jesteśmy ofiarą tych myśli, bo one się pojawiają jak czołg jedna za drugą i dominują, potrafią zdominować naszą rzeczywistość. Ale w momencie, kiedy zdajemy sobie sprawę, że my możemy zmienić te myśli i przekształcić te negatywne na pozytywne i wywoływać jeszcze więcej myśli pozytywnych, a te z kolei kreują naszą rzeczywistość, to jesteśmy uratowani. Dlatego ja w tym tygodniu zapraszam Cię do tego, abyś po pierwsze stał się więcej bardziej świadomy swoich własnych myśli. Łap je w tym tygodniu. Poczuj je. S Spraw, że, żebyś, żeby one nie tak bezmyślnie nie przechodziły przy, ci przez umysł, bombardując e, twój umysł, e, czymś. Co tak naprawdę wydaje się Tobie, że ty na to nie masz wpływu, bo wydaje nam się, że my nie mamy wpływu na nasze myśli. One się przecież pojawiają znikąd i, i tam próbują rządzić w naszym umyśle. Ale to jest myślenie błędne. Otóż my mamy moc kontrolowania naszych myśli, a jeszcze lepiej, my mamy moc wyciszenia naszych myśli i do tego służy między innymi medytacja um, medytacja, którą do której ja bardzo serdecznie Ciebie zachęcam, żeby ćwiczyć taką medytację, czyli te momenty, kiedy staramy się uwolnić od tych myśli, ponieważ te myśli nie są nam wcale potrzebne. Owszem, potrzebujemy myśli czasami takich praktycznych, żeby zaplanować nas, nasz dzień, co będę robił w danej. Porze dnia. Natomiast wiele z naszych myśli, które bombardują nasz umysł, są zupełnie zbędne, ale możemy przejąć nad nimi kontrolę. Jeżeli nie jesteśmy w stanie ich wyciszyć od razu, ponieważ nie medytujemy, nie ćwiczymy takiego wyciszenia, to ratuje nas chociaż myśl, że te negatywne myśli jesteśmy w stanie zmienić na pozytywne. I tu nie chodzi o to, że kiedy cierpisz i myślisz sobie, no i co z tego, Kasia, jak ja tak cierpię, to co z tego, co mam zacząć myśleć, że nie cierpię, jak ja wiem, że cierpię. Otóż. E, otóż tak! Bo tu chodzi o to, żeby zmienić myśl, a myśl wpływa na naszą rzeczywistość. Więc jeżeli myślimy sobie. A ja się tego duńskiego nigdy nie nauczę. A ja jestem niezdolny, nie mam zdolności językowych, jestem już za stary. I ta myśl jedna za drugą um, powstaje i tworzy się takie zamknięte koło. To przerwi to koło, przerwi to koło jedną chociaż jedną pozytywną myślą. I kiedy myślisz na przykład, a ja do, do niczego się nie nadaję, chociażby ucząc się duńskiego, to pomyśl, ty, no ale chwilę, poczekaj, ja jestem dobry w gotowaniu. To, to w sumie są rzeczy do których się nadaję czekaj, ja jestem dobry do zabawy z moimi dziećmi, to, to jest coś, do czego się nadają, więc ta myśl od razu, e, od razu jakby nokautujemy tę negatywną myśl i przekształcamy ją w pozytywnym, zaczynasz wtedy się skupiasz na, na, skupiać na tym pozytywnym i może przypominają się, się tobie chwile, kiedy właśnie bawisz się z dziećmi i masz przy tym dużo radości, bądź, że przypomina się tobie, jak gotujesz jakiś posiłek i wpływa to na ciebie po, pozytywnie, zauważ, że Zmiana tej jednej myśli, do niczego się nie nadają, na coś pozytywnego może wywołać lawinę pozytywnych myśli. A skoro myśli tworzą naszą rzeczywistość, to myślę, że warto myśleć pozytywnie, aby ta nasza rzeczywistość była radosna. Więc ja ciebie w tym tygodniu zachęcam do tego, abyś przejął chociaż trochę kontrolę nad swoimi myślami. A możesz to zrobić, zaczynając od tego, że będziesz bardziej świadom swoich myśli. Przyjmujesz wyzwanie. Ja cię bardzo serdecznie pozdrawiam. Ja w tym tygodniu będę ćwiczyła również wyciszenie moich myśli, tak aby nie bombardowały one e, mojego umysłu. A podziel się ze mną, jak tobie idzie, czy jesteś w stanie przejąć kontrolę nad myślami, e, zaczynając od tego, że je wyłapujesz, że je masz. A dwa zmieniając je na pozytywne. Pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie. Niech moc i duński będą z Tobą. Trzymam kciuki za postępy językowe, a Ty możesz sobie jeszcze raz odtworzyć wideo i przeczytać razem ze mną te dwie krótkie treści, które pojawiają się na tej karcie. A zdjęcie tej karty znajdziesz na stronie Facebook D.K. bądź po prostu na Instagramie w moich postach. Ściskam Cię mocno. Do usłyszenia. Cześć i pozytywnych myśli życzę. Hi, hi.